Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach modyfikacja Vigilant. Pokonaliśmy kobietę Lamae Bal. Możemy zasiąść na tronie. To jest ta pierwsza wampirzyca, tak? Już ją pokonałem, chuj chodzi. Jeszcze coś mam zrobić? O, Jakob. Jakiś inny, chyba Jakob. Pierwszą wampirzycę, rozumiem, żeśmy pokonali. Czyli ogólnie zrobiliśmy to. Na to wychodzi. Cóż jeszcze musimy tutaj zrobić? Pewnie wyjść po prostu. O, to nie w koniec. To wam powiem, że kurde, dobre jakby akcje w tej modyfikacji są. Zaczęła się niefrasobliwie, bym powiedział. Taka niedopełniona jakby, taka dziennik, nawet jednego zdania mi się nie chciało niby napisać. A tu się okazuje, że patrzcie, kurde. Gdzie ona jest? Nie widzę. Lydia ją sama naklepie chyba. Uciekaj mi, no. Od razu szukanie. Jeszcze żyje? Okej, to może nie tak się zdejmuje klątwę. Może temu trzeba przyjebać. To twój koniec! Śmiertelna jest oto! To jest jego klątwa. To jest klątwa Molag Bala. Trzeba ją zdjąć z niej. Ale nie wiem jak. Zabiję cię, jeśli będę musiała. No nic mu nie dzieje się, nie? Ale patrzcie, zaraz wstanie, bo no tą klątwę trzeba zdjąć, ale jak? Pokaż. Zdejmij klątwę Molag Bala z Lamae Bal. Ale jak? Coś może muszę jej zabrać, jak ją zabiję, bo tam coś miała w sobie. Jest taka opcja. Lydia do mnie strzela, nie? Zabiorę wszystko, co ma przy sobie. Zobaczymy, czy to coś da. Skyrim należy do Nordu! Uschnięte róże zabrałem. Zabiję cię, jeśli będę musiała. Szledbarda reaguje na Molag Bala. Fajne, no. Fajne, fajne. No, fajna, fajna jednak ta modyfikacja. Mówię, taka się wydawała na początku niedorobiona. No, trochę jest tutaj niedobrana. Nic nie napiszą ci, nie? I tam ten, ale później się rozkręca, rozkręca i kurde... No. Fajna. No ale byłaby znacznie lepsza, gdyby głosy były podłożone i żeby coś tam chociaż skrobnęli, choć nawet jedno zdanie jakieś w tym dzienniku. Nie mówię, że mają ci tłumaczyć, właśnie nie powinni byli nawet ci mówić, że chodzi o ten sztylet Barda tutaj czy coś, nie? Tylko tam tak mniej więcej, żeby tam wiesz, cokolwiek w sumie, bo to jak zawsze w grze coś jest napisane i tu nie ma, to tak wygląda, jakby im się nie chciało nawet, nie wiesz. Jakby to tak zrobili na odpierdol w zasadzie. Tam modyfikacja, tam macie trochę questów i chuj, nie? Tak to wyglądało przynajmniej. No to by było znacznie lepiej, nie? To jest coś na zasadzie, jak coś piszesz nawet na stronce internetowej i nie jest to twoja praca, ale piszesz coś na jakiejś swojej stronie albo u kogoś na stronie, gdziekolwiek na stronie, nie, że w rozmowie, jak się śpieszysz, bo to jest co innego, ale jak piszesz coś na stronie na przykład, i popełnisz błąd ortograficzny, nie? Trzeba go naprawić. Jest wtedy lepiej w chuj. Po prostu i koniec. Tak samo tutaj, no dajcie to jedno zdanie w tym dzienniku, będzie w chuj lepiej, nie? Czemu ja nie mogę wyjść? Jak mam wyjść? A. Także ten, to są takie szczegóły. Ale to są ważne szczegóły. Ja uważam, że diabeł tkwi w szczegółach, jak najbardziej. Często to powtarzam zresztą. Jestem tego pewien. Tak czy siak, zrobiliśmy to dla nich i lecimy sobie oddać to zadanie. No ciekawe, co tam dalej, nie? Tutaj takiego skróciku widzę jakiegoś przyjemnego nie dali za bardzo. Ale spoko. Daleko nie jest. Szło. Odejdź. Odejdź. Hej, uważaj! Okej, może jednak nie tędy. Wzwyż, no. No. Odszła. Już trochę po fakcie, ale... Posąg damy został zapieczętowany. To moja kara za pozostawienie towarzyszy. Przekonywano mnie, że zdołam stawić czoła każdemu wampirowi. A jednak nie byłem w stanie choćby na nią spojrzeć. Mogłem tylko uciec. Ona czeka na ciebie, Stendarze. To twoja wina. Jak moglibyśmy osiągnąć to, czego ty nie potrafiłeś? Słyszę kołysankę. Zbliża się. Jestem tego pewien. Muszę uciekać. Gdzieś. Oj, chyba mi zwiesiło gierkę. Nie? Tak? Nie? Nie, kurwa, myślałem, że mi gra zwiesiło, nie? No bo nie mogłem przewrócić strony i miałem taki jakiś dziwny zamek. Ja pierdolę. Za często się to ostatnio dzieje. Dlatego takie trzaski mam. Nie tu. Tu uda. Tak się zastanawiam. Co robi smocze dzieci, kiedy zostaje przywołane przez zimę? Nieszczególny ze mnie stratek, ale Lord Ulfryk i tak... Udało mi się rozwiązać wasz problem z wampirami. Och, jestem ci bardzo wdzięczny. Przyjmij to proszę jako nagrodę. To niewiele, ale chciałbym ci to dać. Poinformowałem również kilku strażników w mieście o świątyni Stendara. Już powinni do niej dotrzeć. Liczymy na owocną współpracę z wami w przyszłości. Niech Stendar będzie z tobą. Czym się? Bezpiecznej podróży. Na trakcie jest niebezpiecznie. Trzym się. Dwa koła mi dało tylko. Już tam pieniędzy już nie liczymy teraz w tej grze. Dobra, dostaliśmy paru strażników nowych. Potrzebujesz czegoś? Kurczaka bym zjadł. Potrzebujesz czegoś? Potrzebujesz czegoś? Czego ci potrzeba? W porządku. Okej, i tutaj przypomina mi się notka od Demonikana a propos, że żeby wchodzić i wychodzić do świątyni, aż ona nie da nam zadania, co nie? Jakiegoś... Bo to skończyliśmy akt drugi i teraz musi zacząć akt trzeci chyba. O. I ostatni. Czy Czy masz trochę czasu? Chciałabym o czymś porozmawiać. O co chodzi? Jakiś czas temu wysłaliśmy strażnika do posiadłości szlachcica z Horol. Otrzymaliśmy teraz od niego list, w którym prosi o wsparcie. Chciałam natychmiast posłać tam kilkoro strażników, ale... Podejrzewam, że coś mogło się stać? Przez wojnę domową i inne przyczyny listy docierają z większym opóźnieniem niż zazwyczaj, ale ten został do nas wysłany całe miesiące temu. Ponadto strażnik nie wrócił do tej pory i obawiam się, że może już być za późno. Pozostawiam decyzję tobie, co powinniśmy zrobić. Udam się tam, gdybym nie wrócił w ciągu tygodnia, poszlijcie za mną kogoś jeszcze. W porządku, tylko proszę zachowaj ostrożność. Przed świątynią będzie czekał wóz, który zabierze cię do posiadłości. Kto został tam wysłany? Bartolo. Posłano go jeszcze zanim przyjęto cię w nasze szeregi, więc nigdy się nie spotkaliście. Na czym polegała jego misja? Miał za zadanie zbadać serię tajemniczych morderstw w posiadłości. Thorondir twierdził, że to tylko wypadki, ale Bartolo nie podzielał jego zdania. Pamiętam, że bardzo się pokłócili. Właśnie dlatego Bartolo udał się do posiadłości samotnie. Opowiedz mi o tym szlachcicu. Nie. To już było. Nie. To już było. To... Należy do rodziny Brujan, a majątku dorobił się na hodowli ogarów bojowych dla Legionu. Zajmuje również miejsce w Radzie. Do rodziny należeli Lord Marcus, jego żona Julia oraz ich syn Julius. Jednakże Lady Julia zginęła rok temu. Jej spalone ciało zostało odnalezione na brzegu jeziora Ilinalta. Przygotowałem dokumenty. Możesz zapoznać się z nimi w drodze. Raport z Ilinalty. Do nas... Od początku wojny domowej widok zwłok pływających po powierzchni jeziora Ilinalta nie jest niczym dziwnym. Niedawno znaleziono ciało, jest jednak na tyle nietypowe, że zalecane są dodatkowe patrole w pobliżu jeziora. Ofiara Julia Bruiant zidentyfikowana na podstawie podcienia na palcu. Powód śmierci poważne oparzenie. Przeklęte płomienie pochłonęły całe ciało. Ponadto krew przemieniła się w kwaśną truciznę, która zabiła większość okolicznych istot żywych. Odczynienie klątwy okazało się zaskakująco łatwe. Podczas odczyniania nie pojawiły się żadne trudności, zupełnie jakby rzucającemu właśnie na tym zależało, ponieważ istnieje ryzyko, że autor klątwy mógłby zechcieć wykorzystać ciało do dalszych rytuałów. Zostało ono oczyszczone w świetle Stendar, zaś prochy rozproszono na wietrze. Tego razu. Ciekawe. Tak? O, dzięki za drabinkę. Właściciele są szlachcicami, więc zachowuj się jak najlepiej. Kadżit przypomina ci, jeśli nie pamiętasz. Co masz do sprzedania? Zajrzyj się. I mikstury. Szkoda, że nie masz leczenia. Do następnego razu. Witaj, czekaliśmy na ciebie. Proszę, chodź ze mną do środka. Mój pan spotka się tam z tobą. W obecnych czasach nieczęsto spotyka się Ajlejdów. Podobnie jak reszta mojego ludu, jestem tylko cieniem, szczątkiem, niczym, co warte byłoby wzmianki. List przyszedł od Bartolo, jednego ze strażników, ale... Mistrz Bartolo także czeka w środku. Proszę wejdź. Bal, cóż za podłe imię. Nie jest aż tak niezwykłe, to pospolite imię wśród elfów. Przed chwilą tam kogoś widziałem. Moje łzy nie ustają. Potrafię czuć już wyłącznie nienawiść, a jednak wciąż tonę we łzach. Mój ukochany syn Julius nie jest już człowiekiem, stał się dziecięciem otchłani. To wszystko moja wina, teraz mogę tylko wziąć za to odpowiedzialność. Wiedziałem, że coś tu nie gra. Kurde, tylko bez jumpscare'ów, please. Dziennik Bartolo. Marcus, głowa rodziny Bruiant, odwiedził świątynię Stendara z prośbą o śledztwo w sprawie niefortunnych wypadków, które ostatnio miały miejsce w jego posiadłości. Marcus podejrzewa magiczną przyczynę owych zdarzeń. Po wysłuchaniu jego relacji nie mogłem doszukać się między wypadkami żadnego związku. Przypominały raczej fatalne zbiegi okoliczności. Podobnie myślał opiekun Thorondir, jednakże podobnie jak było w sprawie nekromanty kryjącego się po piwnicach posiadłości Vanville, możliwe, że sprawa jest trudniejsza niż na to wygląda. Po rozmowie z Thorondirem postanowiłem podjąć się śledztwa. Od czasu, gdy przybyłem do posiadłości, minął już miesiąc, a nadal nie zdążyło się nic nietypowego. Zastanawiam się, czy nasze obawy nie były nieuzasadnione. Nie mogę pozwolić sobie na nie uwagę. Jeśli gdzieś tutaj kryją się demony lub dedry, w mojej obecności na pewno zachowają ostrożność. Będę kontynuował śledztwo przez następny miesiąc. Komerdyner Lanthor, pokojówka Patrycia i kucharz Sumil zginęli nienaturalną śmiercią. Nie potrafiłem ich uratować, choć ich śmierć potwierdza moje przypuszczenia. Zły duch tego miejsca tylko się ukrywał, gdy nie mógł już oprzeć się głodowi krwi, dopuścił się kolejnych okrucieństw. Niewykluczono, że zostawił ze sobą jakieś ślady. Wokół ofiar wyraźnie dostrzegam słabe pozostałości magii. Idąc tym tropem dotarłem do magazynu, gdzie natknąłem się na bożka. Sądząc po wyglądzie, jest to totem Molag Bala. Wisi nad nim bardzo silna klątwa krwi. To oczywiste, że właśnie ona jest przyczyną wszystkich nieszczęść. Dziś w nocy spróbuję rozproszyć magię totemu. Udało mi się rozproszyć magię totemu. Jego niszcząca moc rozwiała się. Nałożona na niego klątwa była jednak nietypowa. Tak wielki gniew i nienawiść przyprawił mnie o mdłości. Była to nienawiść w najczystszej postaci, zaś sama klątwa przypominała starożytną magię Ejlejdów. Sądząc po jej naturze i sile, rzucający musiał zapłacić za nią wielką cenę. Największymi obawami napawają mnie motywy rzucającego. Czego mógłby pragnąć ktoś, kto był gotów posunąć się tak daleko? Starzeje się. Rozproszenie magii jednego bożka wyczerpało mnie prawie całkowicie, a jeśli brać pod uwagę moc klątwy, gdzieś tutaj powinno być jeszcze pokrywane 4 albo 5 totemów. Nie dam rady zająć się nimi samodzielnie, więc postanowiłem wysłać prośbę o pomoc do świątyni. List pojechał najszybszym wozem w posiadłości i powinien dotrzeć jutro rano. Posiłki ze świątyni przyjadą po kolejnych 2 czy 3 dniach. Do tego czasu przeznaczę 1 dzień na odpoczynek. Ogarnia mnie przerażenie. Moje ręce drżą i cały się poce. Popełniłem błąd. Nie powinienem próbować odczyniać klątwy przed przybyciem posiłku ze świątyni. Rozproszenie nie było pełne. Bożek odzyskał swój złowieszczy blask i zaczął wydawać niesamowite dźwięki. Czuję, jak ogarnia mnie klątwa. Drzwi i okna poznikały. Wszystko ogarnia mgła. Nie ma żadnej drogi wyjścia. Nie mogę uciec. Stendarze, daj mi siłę. Błagam, daj mi odwagę, bym przezwyciężył ten strach. A więc 5 totemów Molag Bala gdzieś tu się znajduje w całej posiadłości. SMS-a też od Molag Bala dostałem chyba tak. Tam przyszedłem. Dziedziniec to nie. Ale jakiś klucz przecież dostałem od tego typa. Okej, czyli jeszcze raz. Mapa. Klątwa krwi drżenia, okej. Piwnica. O jest, patrz. Czy uda nam się wyjść cało z tego horroru, dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia w następnej części przygód Skyrim Special Edition na modach, modyfikacja Vigilant. Na razie.